Bardzo się cieszę, że będę miała przyjemność poprowadzić uroczystość, która dosłownie już za moment się rozpocznie. Jeszcze raz proszę Państwa o wyciszenie telefonów komórkowych, a także proszę o powstanie, bo już za moment wejdzie orszak akademicki. Proszę o zajęcie miejsc. Otwieram uroczyste posiedzenie Senatu związane z inauguracją roku akademickiego 2022-2023. Jest mi niezmiernie miło powitać wszystkich Państwa, którzy znajdują się na naszej pięknej Auli Głównej, ale szczególnie serdecznie witam nowych studentów i nowych doktorantów, czyli studentów pierwszego i drugiego roku, przepraszam, pierwszego roku studiów magisterskich, licencjackich i doktor, szkoły doktorskiej,
przyszłość naszej Alma Mater. Witam przybyłych przedstawicieli władz państwowych i samorządowych. Bardzo serdecznie witam panią Małgorzatę Kidawę-Błońską, wicemarszałek Sejmu Rzeczpospolitej. Pana Piotra Ćwika, ministra w Kancelarii Prezydenta RP. Panią dr Karolinę Dzioła-Pużuk, zastępcę szefa Kancelarii Senatu. Pan minister Piotr Ćwik jest zastępcą szefa Kancelarii Prezydenta. Również witam panią minister, panią Justynę Orłowską, pełnomocnika prezesa Rady Ministrów do spraw GovTech, pełnomocnika ministra edukacji i nauki do spraw transformacji cyfrowej, absolwentkę naszej Alma Mater. Bardzo serdecznie witam panią poseł Joannę Fabisiak, posłankę na Sejm Rzeczpospolitej. Bardzo serdecznie witam panią Jolantę Hibner, naszą zaprzyjaźnioną osobę, senatora Rzeczpospolitej. Bardzo serdecznie witam panią Magdalenę Bijat, posłankę na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Bardzo serdecznie witam pana Michała Szczerbę, posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Witam bardzo serdecznie pana doktora Krzysztofa Żuka, który przybędzie z opóźnieniem prezydenta Lublina, z którym dzisiaj będę miał zaszczyt podpisać porozumienie o współpracy, z czego się bardzo cieszę. Bardzo serdecznie witam panią Ewę Malinowską-Grupińską, przewodniczącą Rady Miasta Stołecznego Warszawy i panią Renatę Kaznowską, zastępcę prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy. Bardzo serdecznie witam pana Rafała Miastowskiego, burmistrza Mokotowa. Witam zaprzyjaźnionych rektorów i prorektorów. I tu proszę już o brawa, kiedy powiem. Wszystkich witamy was bardzo serdecznie, ale rektorzy, jak ja będę zbyt długo prowadził to posiedzenie, to za rok nie będą chcieli do nas przyjść. Więc witam serdecznie pana profesora Klaudiusza Barana, rektora Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, zastępcę przewodniczącego Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich. Panią profesor Celinę Olszak, rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Panią profesorkę Barbarę Marcinkowską, rektorkę Akademii Pedagogii Specjalnej imienia Marii Grzegorzewskiej. Pana profesora Krzysztofa Zarębę, rektora Politechniki Warszawskiej. Pana profesora Bartosza Molika, rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego. Księdza profesora Krzysztofa Paulinę, rektora Akademii Katolickiej w Warszawie, księdza arcybiskupa profesora Jerzego Pańkowskiego, rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, pana profesora Grzegorza Mazurka, rektora Akademii Leona Koźmińskiego, pana profesora Romana Cieślaka, rektora SWPS Uniwersytetu Humanistyczno-Społecznego, pana profesora Jerzego Pawła Nowackiego, rektora Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. I teraz mogą być brawa, bo muszę przełożyć kartę. I pana profesora Krzysztofa Filipiaka, rektora Uczelni Medycznej imienia Marii Skłodowskiej-Curie. Witam państwa prorektorów i też poproszę o brawa później. Panią profesor Ewę Stańczyk-Hugiet, prorektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Panią profesor Martę Mendel, prorektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Pana profesora Macieja Szymczaka, prorektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Pana profesora Pawła Lulę, prorektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
pana profesora Sambora Grucza, prorektora Uniwersytetu Warszawskiego, pana profesora Piotra Pruszczyka, prorektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, pana profesora Wiesława Człopińskiego, prorektora Akademii Teatralnej imienia Aleksandra Zelwerowicza, pana profesora Prota Jarnuszkiewicza, prorektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, pana doktora Rolanda Zarzyckiego, prorektora Collegium Civitas, pana profesora Konrada Raczkowskiego, prorektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, pana pułkownika profesora Jacka Świderskiego, prorektora Wojskowej Akademii Technicznej imienia Józefa Dąbrowskiego, pana starszego brygadiera, doktora inżyniera Wojciecha Jarosza, prorektora Szkoły Głównej Służby Pożarniczej oraz pana doktora Mieczysława Błońskiego, wiceprezydenta do spraw operacyjnych uczelni Łazarskiego. Duże brawa. A tutaj poproszę o brawa po każdej osobie, bo to są zaszczyt goście dla mnie bardzo ważni, a mianowicie byli rektorzy Uczelni Warszawskiej. Bardzo wam dziękuję, że jesteście z nami w tak ważnym dla SGH dniu. Pana profesora Marka Krawczyka, byłego rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pana profesora Jerzego Woźnickiego, byłego rektora Politechniki Warszawskiej. Prezesa Fundacji Rektorów Polskich. Pana profesora Andrzeja Eliasza, byłego rektora SWPS Uniwersytetu Humanistyczno-Społecznego i pana profesora Wiesława Bielawskiego, byłego rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Bardzo serdecznie witam moich poprzedników, bardzo dziękuję panom rektorom, że zawsze w takich chwilach jesteście ze mną, pana profesora Adama Budnikowskiego oraz pana profesora Marka Rockiego. Witam serdecznie wszystkich członków Rady Uczelni oraz jej przewodniczącego. Niezmiernie mi również miło gościć doktorów honoris causa naszej uczelni, pana profesora Krzysztofa Pietraszkiewicza, prezesa Związku Banków Polskich oraz pana profesora Hansa Joachima Pfannenhoffa, który, proszę państwa, pan profesor w tym roku obchodzi 20-lecie przyznania tytułu doktora honoris causa z naszej uczelni. Z tej okazji chciałbym panu profesorowi złożyć serdeczne gratulacje i podziękować przede wszystkim za to, że pan profesor też w miarę możliwości z nami zawsze jest. Dziękuję panie profesorze serdecznie. Witam również pana profesora Aleksandra Sulejewicza, który wygłosi dzisiaj wykład inauguracyjny. Jest pan profesor. Już się denerwowałem, że nie ma pana profesora. Witam serdecznie księdza infuata profesora Jana Miaska, księdza Mateusza Gawerskiego, rektora Kościoła Akademickiego Świętej Anny, księdza doktora Artura Aleksiujuka z Katedry Metropolitarnej Świętej Magdaleny, księdza prałata Tadeusza Sowę, moderatora Kurii Metropolitalnej w Warszawie. Serdecznie witam księdza. Witam także przedstawicieli misji dyplomatycznych. Jego ekscelencję Andreasa Stadlera, ambasadora Republiki Austrii. Jego ekscelencję doktora Khalida Hajsena Memona, ambasadora Islamskiej Republiki Pakistanu. Pana Haseina Al-Safi, Sardefer, ambasady Republiki Iranu. Panią Maifeng Chen, dyrektora działu edukacji Biura Przedstawicielskiego Tajpej w Polsce. Panią Khadija Id Ali oraz pana Mahomeda Anamiche z ambasady Królestwa Marokańskiego. Witam serdecznie.
Cieszę się z obecności przedstawicieli klubu partnerów SGH. Witam. I też proszę o oklaski po panią Izabelę Olszewską, członka zarządu Giełdy Papierów Wartościowych i członka Rady Uczelni. Panią Monikę Stołowską, dyrektor HR Deloitte. Panią Dorotę Kubiak, dyrektora zespołu talentów EY. Panią Monikę Ambroziak, zastępcę dyrektora talentów EY. Panią Annę Gertik, kierownika zespołu rekrutacji i marki pracodawcy PZU. Panią Monikę Piątkowską, menadżerkę Santander Uniwersytet. Pana Krystiana Kamyka, partnera i dyrektora zarządzającego Carnegie. Pana Wojciecha Leśniewskiego, dyrektora Santander Universitades. Pana Jakuba Szmarza, dyrektora marketingu i komunikacji Accenture. Pana Grzegorza Krzewskiego, przedstawiciela Banku Rozwoju Rady Europy. Duże brawa, bo muszę kartkę odwrócić. Serdecznie witam przedstawicieli instytucji, fundacji i przedsiębiorstw współpracujących z SGH. Pana Zdzisława Sokala, członka zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, pana Wojciecha Hana, prezesa zarządu Banku Ochrony Środowiska, pana Marka Traczyka, prezesa zarządu Warszawskiej Izby Gospodarczej, pana Przemysława Ligenzę, prezesa zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pana profesora Bolesława Stelmacha, dyrektora Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki, projektanta Centrum Przestrzeni Innowacyjnej SGH, pana profesora Józefa Lubacza, dyrektora Instytutu Problemów Współczesnej Cywilizacji imienia Marka Dietricha, pana doktora Olefa Gajla, wiceprezesa i dyrektora Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii, pana Piotra Zakrzewskiego, zastępcę prezesa Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej, pana profesora Ryszarda Kokoszczyńskiego, członka zarządu Narodowego Banku Polskiego, pana Andrzeja Maciążka, wiceprezesa Polskiej Izby Ubezpieczeń, pana profesora Zbigniewa Dworzeckiego, wiceprezesa Krajowej Izby Gospodarczej, panią prezes panią prezes Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości, panią dyrektor Małgorzatę Pilchcińską, dyrektor Technikum Ekonomicznego, panią Małgorzatę Humal-Maciewiczak, radcę prezesa Najwyższej Izby Kontroli, pana Józefa Zubelewicza, doradcę zarządu firmy Airbud, głównego wykonawcę Centrum Przestrzeni Innowacyjnej SGH, naszego absolwenta, pana Marcina Wajdę, dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, pana doktora Mariusza Sagana, dyrektora Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin, pana Mariusza Łukasiewicza, dyrektora Szkoły Podstawowej imienia Janiny Jóźwiak w Cieślach i pana podinspektora Pawła Konopińskiego, zastępcę komendanta rejonowego Policji. Witam Państwa bardzo serdecznie. Serdecznie witam laureatów medalu za zasługi dla Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Panią dr Grażynę Żebrowską, byłą dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej oraz pana ambasadora Jerzego Koźmińskiego, prezesa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Witam gorąco panią prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku, panią Krystynę Lewkowicz oraz pana Leszka Hajkowskiego, prezydenta Korporacji Handlu Zagranicznego. Witam także panią dyrektor niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego nr 81 SGH, panią dr Barbarę Czcińską oraz wszystkich drogich absolwentów naszej uczelni. Duże brawa! Proszę, jeszcze witam pana
prezesa Krzysztofa przybyła prezesa Fundacji Godło, teraz Polska. Witam. W związku, proszę Państwa, z uroczystością napłynęły do naszej uczelni także listy gratulacyjne, za które bardzo serdecznie gratulujemy. Dziękujemy. Wszystkie i gratulujemy tych listów. Wszystkie zostały zamieszczone na naszej stronie internetowej. Niestety, proszę Państwa, od ostatniej inauguracji z naszej społeczności odeszły następujące osoby. Bardzo bym prosił o powstanie, a ja wyczytam te osoby. Jan Adamczyk, Marta Budkowska, Lucjana Ciamaga, Barbara Główka, Hanna Chocek, Jerzy Kler, Teresa Kodelska-Łaszek, Jan Kryński, Oleksij Maklinik, Sergiusz Nikołajczuk, Jan Nowacki, Ireneusz Nykowski, Jerzy Osiatyński, Mirosław Pietrewicz, Paweł Roman, Jacek Siedlecki, Adam Skurzewski, Grażyna Szlapin, Kajetan Święcicki, Stanisław Szuszkiewicz, Leon Świrebo. Bardzo proszę o uczcienie minutą ciszy pamięć tych wszystkich osób. Dziękuję bardzo. Zgodnie, proszę Państwa, z planem jest przemówienie rektora albo wystąpienie. Szanowni Państwo, droga rodzina SGH. Równo rok temu, gdy w tej samej auli rozpoczynaliśmy poprzedni rok akademicki, naszym głównym zmartwieniem był dramatyczny przebieg epidemii koronawirusa i kondycja gospodarki dotkniętej długim funkcjonowaniem w warunkach zamknięcia. Zachowywaliśmy wtedy umiarkowany optymizm, choć zdawaliśmy sobie sprawę, że pokonywanie skutków pandemii nie będzie łatwe. Nie mogliśmy przecież przypuszczać, że świat znany nam sprzed pandemii legnie w gruzy po zbrojnej napaści Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Ani też, że będzie narażone na kolejne gwałtowne wstrząsy, tak jak wywołane działaniami Moskwy, kryzys energetyczny, migracyjny oraz zawirowania gospodarcze. Ukraina i jej obywatele, którzy stawiają czoła rosyjskiej agresji w imię wolności i demokracji Europy oraz całego wolnego świata, potrzebują stałego wsparcia. Okazanie takiej pomocy jest dzisiaj naszym moralnym obowiązkiem i powinnością. W tym miejscu dziękuję całej społeczności SGH za bardzo duże zaangażowanie w pomoc uchodźcom Ukrainy. Negatywne zjawiska, które jeszcze przed rokiem postrzegaliśmy jako chwilowe, są dzisiaj stałym elementem analiz i prognoz gospodarczych, również tych powstających w naszej alma mater. Przytłaczające dla przedsiębiorców są ceny energii elektrycznej, odczuwalny jest wzrost cen produktów i usług niezbędnych do prowadzenia działalności biznesowej. Nie można przy tym zapomnieć o klimacie. Obecna sytuacja nie zwalnia bowiem z obowiązku podejmowania działań mających na celu zapobieganie dalszym niekorzystnym zmianom klimatycznym. W obliczu niepewności co do rozwoju sytuacji w przyszłości należy podejmować działania oszczędnościowe. Szczególnie ważna jest spójność między polityką monetarną i polityką fiskalną. Liderzy, których od dziesiątków lat kształtujemy na naszej uczelni, muszą być dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek przygotowani do stawiania czoła rosnącym wyzwaniom. Stawką jest dobrostan społeczny i kondycja polskiej gospodarki. Cudzysłów. Żyjemy w czasach wielkich odmian porządku europejskiego, wśród których ostanie się tylko ten naród, które zdobędzie się na największą pracę połączoną z największym wysiłkiem pogłębiania wiedzy. Pisał w
w maju 1919 roku profesor Wyższej Szkoły Handlowej, bo taką nazwę nosiła wówczas SGH, a zarazem członek Komisji Parlamentarnej pracującym nad projektem Konstytucji RP Stanisław Wojciechowski. W grudniu 1922 roku ów profesor, zarazem założyciel Katedry Spółdzielczości na naszej uczelni, został wybrany na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Pełnił tę funkcję do zamachu majowego w 1926 roku, gdy na znak protestu wobec podważania zasad demokracji i rządów prawa ustąpił ze stanowiska. Nowy rok akademicki, który dziś inaugurujemy, będzie upływał pod hasłem Stanisław Wojciechowski, prezydent z SGH. Dla upamiętnienia tego wybitnego naukowca, pioniera spółdzielczości i działacza politycznego. Dzisiaj o godzinie 8 rano byłem na grobie pana profesora prezydenta Wojciechowskiego i w imieniu całej społeczności złożyłem wieniec i zapaliłem światełko. Stanisław Wojciechowski rozpoczął pracę w SGH w 1919 roku. Tak samo jak w pierwszych latach niepodległości odzyskanej w 1918 roku, tak i dzisiaj nasza uczelnia znowu jest miejscem refleksji nad sposobami wychodzenia z kryzysu, rozwojem przedsiębiorczości, a ostatnio także nad transformacją cyfrową. Efekty tych prac są prezentowane w wielu opracowaniach, między innymi w raporcie SGH i Forum Ekonomicznego. W obliczu wojny toczonej na wschodzie Ukrainy, SGH staje się, a może powiedzieć teraz już na całej Ukrainie, w całej Ukrainie, SGH staje się też dziś miejscem analizy stanu gospodarek regionu Europy Środkowej w warunkach wojny i refleksją nad odbudową gospodarki ukraińskiej po zakończeniu działań wojennych, czego bardzo sobie życzymy. O tym, że oczy świata są i będą w tym nowym roku akademickim zwrócone na wschód, świadczy tegoroczna pokojowa Nagroda Nobla, przyznana organizacjom pozarządowym Ukrainy i Rosji oraz białoruskiemu więźniowi politycznemu. W kontekście inauguracji roku akademickiego nie sposób nie wspomnieć przede wszystkim o działalności nagrodzonego pokojowym Noblem, ale szykanowanego przez władze Rosji Stowarzyszenia Memoria, które położyło ogromne zasługi w odkrywaniu prawdy o zbrodni katyńskiej, zbrodni, wśród ofiar której byli też przedstawiciele naszej uczelni, studenci, absolwenci i pracownicy naukowi. Okoliczności zewnętrzne nie są jedynym powodem, dla którego rozpoczynający się rok akademicki trzeba uznać za wyjątkowy. Dzisiejsza inauguracja jest początkiem wielkiej przygody, jaką jest uczestnictwo SGH wraz z 9 innymi prestiżowymi uczelniami Europy w projekcie Europejskiego Uniwersytetu Nauk Społecznych CIVICA. Zachęcam całą społeczność SGH do aktywnego skorzystania z możliwości, jakie otwiera ten projekt. Cieszymy się, że jesteśmy w towarzystwie najlepszych europejskich uczelni ekonomicznych i biznesowych. Nasze członkostwo w Aliansie CIVICA jest znaczącym etapem w umocnianiu pozycji uczelni na arenie międzynarodowej. Kolejnym powodem, dla którego dzisiejszą uroczystość rozpoczęcia roku jawi się jako wyjątkowa, jest wmurowanie kamienia węgielnego pod Centrum Przestrzeni Innowacyjnej przy ulicy Batorego. To nie jedyna inwestycja, którą zaczynamy realizować w tym roku. Rozpoczęliśmy już kompleksową modernizację Domu Studenckiego Grosik, a niebawem ruszy przebudowa Klubu Park. Powołamy też w tym roku do życia Międzykolegialne Centrum Badawcze Nowych Technologii w Biznesie oraz uruchomimy Uniwersytet Otwarty SGH, którego zadaniem będzie popularyzacja wiedzy ekonomicznej w społeczeństwie polskim. W
rozpoczynającym się roku akademickim chcielibyśmy skoncentrować się jeszcze na przyjęciu i wdrażaniu polityki naukowej SGH. Planujemy również uruchomienie nowego kierunku studiów o profilu TA dualnym, a także dalsze pogłębianie współpracy z programami, agendami, inicjatywami oraz radami ONZ oraz instytucjami europejskimi. Dobrą relacją z otoczeniem zewnętrznym towarzyszy także troska o dobrostan pracowników. W tym roku przeprowadzimy badanie satysfakcji pracowników, które dla mnie ma bardzo duże znaczenie. Zachęcam z tego miejsca wszystkich pracowników Szkoły Głównej Handlowej do udziału w tym badaniu, a ja wezmę wnioski, które będą wynikały z tego badania, pod uwagę. Wszystkie te działania wynikają ze strategii rozwoju przyjętej na początku obecnej kadencji, której połowa właśnie mija. Jej realizacja nie byłaby możliwa bez współdziałania i zaangażowania całej wspólnoty SGH, za co wszystkim Państwu bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Szczególne słowa podziękowania kieruję pod adresem emerytowanych pracowników SGH. To, że dzielicie się Państwo z nami swoją ogromną wiedzą i doświadczeniem, ma dla nas nieocenioną wartość. Szczególnie serdecznie chciałbym powitać studentów oraz doktorantów pierwszego roku. Wnosicie do naszej uczelni młodość, entuzjazm, chęć pogłębienia władzy, wiedzy, młodzieńczy bunt i marzenia. Władzy też, bo nasi studenci są bardzo kreatywni i przedsiębiorczy. Są to nieodzowne warunki dla rozwoju każdej społeczności, które sprawiają, że i nasza uczelnia tętni życiem. Dołączacie do wspaniałej rodziny. Aktywnie uczestniczcie w jej życiu. Korzystajcie ze wszystkich możliwości, które daje nasza Alma Mater. Podejmujcie w sposób odpowiedzialny decyzje, pamiętając, że najczęściej dotyczą również innych osób. Niech ten rozpoczynający się rok będzie dla Was źródłem radości i początkiem niezwykłej przygody. Podczas tegorocznego Forum Ekonomicznego w Karpaczu, którego SGH jest głównym partnerem merytorycznym, miałem wielki zaszczyt wręczyć Nagrodę Gospodarczą SGH pani dr Irenie Eris, która w wywiadzie dla Gazety SGH powiedziała: sukces to połączenie intuicji i codziennej pracy. Profesjonalizm jest w tym kontekście kwestią względną, choć akurat w moim wypadku się bardzo przydał. Istotna jest pewna wizja tego, do czego dążymy. Chciałbym, by słowa wielkiej damy biznesu stały się dla nas mottem, a zarazem źródłem inspiracji w nowym roku akademickim. Życząc Państwu udanego roku akademickiego, życzę też, by upłynął pod znakiem profesjonalizmu, współpracy, szacunku oraz wizji tego, do czego dążymy. Dobrego roku akademickiego. Dziękuję Państwu serdecznie. Widzę, że na sali jest pan profesor Marcin Pałysz. Bardzo przepraszam. Witam serdecznie. Były prorektor Uniwersytetu Warszawskiego i przewodniczący Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego. Dziękujemy pięknie, rektor SGH, profesor Piotr Wachowiak. Dziękujemy bardzo za to przemówienie, za oficjalne powitanie, rozpoczęcie tej uroczystości. A teraz, szanowni Państwo, drodzy goście, uprzejmie proszę zastępcę szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana ministra Piotra Ćwika, o odczytanie listu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, skierowanego do uczestników dzisiejszej uroczystości. Bardzo proszę. Jego Magnificencja, profesor
Piotr Wachowiak, rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, uczestnicy inauguracji roku akademickiego 2022-2023. Magnificencjo, panie rektorze, wysoki senacie, szanowni państwo profesorowie, drodzy studenci. Z okazji rozpoczęcia nowego roku pracy, badań i studiów przesyłam serdeczne pozdrowienia całej społeczności Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Łączę się z państwem w świętowaniu tego szczególnego dnia i z tej okazji wyrażam najwyższe uznanie dla zasług i dokonań najstarszej polskiej uczelni ekonomicznej. Bardzo się cieszę, że szkoła kultywuje wspaniałe tradycje z czasów II Rzeczypospolitej, gdy wśród wielu znakomitych profesorów wykładał tutaj prezydent Stanisław Wojciechowski. A jednocześnie chcę pogratulować państwu wielu sukcesów i stałego rozwoju uczelni, czego symbolem jest powstające Centrum Przestrzeni Innowacyjnej. Jestem przekonany, że ten nowoczesny gmach przyczyni się do polepszenia warunków pracy dydaktycznej i naukowej oraz stanie się kolejnym powodem do słusznej dumy, umacniającym prestiż i popularność uczelni. Uroczystości inauguracyjne zawsze przypominają o doniosłej roli, jaką nauka odgrywa we współczesnym świecie, jej wielkim wpływie na procesy gospodarcze i społeczne, zaspokajanie potrzeb ludzkich i zwalczanie masowych zagrożeń. Doświadczenia lat pandemii oraz roku 2022, pierwszego od II wojny światowej, roku pełnoskalowej wojny w Europie, uświadamiają nam to wszystko w sposób wyjątkowy. Polska jako państwo dążące do rozwoju, dostatku i bezpieczeństwa potrzebuje własnej, nowoczesnej nauki, pomagającej sprostać licznym wyzwaniom. Wojna tocząca się na Ukrainie, zaanektowanej przez imperialną Rosję, rzuca cień na wszystkie dziedziny polityki, gospodarki i życia społecznego. Rzeczpospolita otworzyła się na uchodźców wojennych, a polskie uczelnie na ukraińskich studentów i pracowników naukowych, którzy uzyskali możliwość kontynuowania edukacji i badań w naszym kraju. Życząc Ukraińcom rychłego, zwycięskiego zakończenia działań zbrojnych i powrotu do normalności, trzeba jednak podkreślić, że współpraca między uczonymi i ośrodkami akademickimi z naszych krajów po wojnie powinna stać się jeszcze szersza i bardziej intensywna. Leży to w żywotnym interesie obu państw, służy bowiem nie tylko rozwojowi badań w poszczególnych dyscyplinach wiedzy i kształceniu młodzieży, ale także lepszemu poznawaniu się i wzajemnemu zrozumieniu obu tak bliskich sobie narodów. Mamy wszelkie powody sądzić, że rok akademicki 2022-2023 będzie wolny od trybu zdalnego pracy dydaktycznej na uczelniach, wymuszonego w poprzednich latach sytuacją epidemiczną i tego przede wszystkim dziś państwu życzę. Minione lata z wyjątkową siłą uzmysłowiły nam potrzebę niezbywalną potrzebę bezpośredniego kontaktu nauczycieli i studentów. To jakże ważne w dobie powszechnej cyfryzacji pozostają konwersatoria, konsultacje, spotkania podczas konferencji naukowych umożliwiające bezpośrednie zetknięcie się z różnymi informacjami i poglądami, zadawanie pytań, poszerzanie wiedzy i wspólne dochodzenie do wniosków naukowych w żywym dialogu. Ten żywy dialog jest istotą uniwersytetu i podstawą wspólnoty akademickiej, która powinna łączyć wszystkich, od profesorów przez młodych badaczy i doktorantów, aż do najmłodszych studentów, którzy rozpoczynają poszukiwanie swojej drogi intelektualnej i życiowej. Taka społeczność, Universitas, stanowi ogromną wartość, a jej trwanie zależy od zaangażowania wszystkich jej uczestników. Polskie instytucje akademickie od 2018 roku funkcjonują w nowych warunkach określonych przez ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Zapewniam, że nadal będę wsłuchiwał się uważnie w opinie państwa środowiska na temat tych regulacji. Zachęcam także do podjęcia w ramach Narodowej Rady Rozwoju dyskusji nad kilkuletnimi już doświadczeniami i trudnymi zagadnieniami. Życzę dzisiaj państwu, aby rozpoczynający się rok akademicki był czasem przezwyciężenia obiektywnych trudności i podejmowania ważnych wyzwań, które stoją przed polską nauką i uczelniami. Mając świadomość bolączek, które trapią środowisko akademickie, ze swojej strony będę dokładać wszelkich starań, aby pomóc państwu w ich pokonaniu. Ufam, że razem, konfrontując się z przeciwnościami, możemy wypracować rozwiązania coraz lepiej służące dobru nauki polskiej i przynoszące pożytek całej społeczności akademickiej. Niech ten nowy rok przyniesie też każdemu wiele satysfakcji i osiągnięć,
Dla badaczy niech będzie to czas sukcesów naukowych, a dla studentów wspaniałych intelektualnych przygód. Wszystkim życzę wielu wartościowych odkryć i niewyczerpanej inspiracji. Gaudeamus igitur, vivat academia, vivant professores. Z wyrazami szacunku, Andrzej Duda, prezydent Rzeczpospolitej Polskiej. Bardzo dziękuję panu ministrowi. Dziękujemy bardzo, panie ministrze. A już za moment, drodzy państwo, rozpocznie się uroczysta ceremonia wręczenia odznaczeń państwowych. Bardzo proszę przedstawiciela Biura Odznaczeń i Nominacji Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o poprowadzenie tej uroczystości. Dziękuję. Szanowny panie ministrze, wasze magnificencje, dostojni goście, szanowni państwo. Mam zaszczyt poinformować, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda, nadał odznaczenia państwowe zasłużonym pracownikom i wykładowcom Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej aktu dekoracji dokona zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pan minister Piotr Ćwik. Zapraszam pana ministra. Panu ministrowi towarzyszyć będzie jego magnificencja, rektor doktor habilitowany Piotr Wachowiak. Zapraszam, panie rektorze. Uprzejmie proszę państwa o powstanie. Szanowni państwo, na podstawie artykułu 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach postanowieniami prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pana Andrzeja Dudy odznaczeni zostali za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki Srebrnym Krzyżem Zasługi pani Grażyna Aniszewska-Banaś. Pan Grzegorz Augustyniak. Pan Andrzej Kobyliński. Brązowym Krzyżem Zasługi pani Małgorzata Chromy. Pan Patryk Dziurski. Pani Dorota Niedziółka. Pani Barbara Trzcińska. Pani Małgorzata Wojakowska-Żeglińska. Pan Marcin Wojtysiak-Kotlarski. Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej. Medalem złotym za długoletnią służbę pani Teresa Boroch. Pani Hanna Bystrzycka. Pani Agnieszka Dębska.
Pan Mirosław Mirosz. Pani Katarzyna Modzelewska. Pani Małgorzata Paszula. Pani Anna Senator. Pani Mariola Walczuk. Pani Anna Wielądek. Pani Ewa Wierzbińska. Medalem srebrnym za długoletnią służbę pani Iwona Branicka. Pani Katarzyna Gałka. Pani Anna Jędrzejczyk. Pani Alina Kurzep. Pani Paulina Kwietniewska-Burzyńska. Pan Rafał Raczko. Pani Anna Rek. Pan Grzegorz Roszkowski. Pan Marcin Trojanowski. Medalem brązowym za długoletnią służbę pani Justyna Gać. Pani Ilona Jastrzębska. Pani Agnieszka Okrojek. Proszę Państwa o zajęcie miejsc. Szanowni Państwo, na tym kończymy ceremonię wręczenia odznaczeń państwowych. Dziękuję Panie Ministrze, dziękuję Panie Rektorze, dziękuję Państwu. Bardzo pięknie dziękujemy. Jakże miła uroczystość za nami. Serdeczne gratulacje dla wszystkich odznaczonych.
Dziękuję jeszcze raz panu ministrowi i panu rektorowi za wręczenie odznaczeń. A teraz z wielką przyjemnością proszę panią minister Karolinę Ziołę-Pużuk, zastępcę szefa Kancelarii Senatu, o odczytanie listu od pana profesora Tomasza Grodzkiego, marszałka Senatu. Bardzo proszę. Magnificencjo rektorze, wysoki senacie, szanowni państwo, drodzy studenci. Serdecznie dziękuję za zaproszenie na uroczystość inauguracji roku akademickiego 2022-2023 w Szkole Głównej Handlowej. Ogromnie żałuję, że ze względu na wcześniejsze zobowiązania nie będę mógł osobiście uczestniczyć w tym wyjątkowym życiu uczelni wydarzeniu. Dlatego też tą drogą pragnę przekazać państwu moje niesłabnące wyrazy uznania dla dorobku SGH, z którego czerpać będzie teraz kolejne pokolenie studentów, jak również najlepsze życzenia na kolejny rok w historii szkoły. Szczególne słowa pragnę skierować do studentów rozpoczynających dziś nowy rok akademicki po raz pierwszy. Trafiliście państwo w wyjątkowym czasie, w wyjątkowe miejsce. SGH inspiruje do kreowania odważnych idei, zachęcania do nieoczywistych poszukiwań. Znakomita kadra naukowo-dydaktyczna, innowacyjne rozwiązania i najwyższa jakość kształcenia dają wam gwarancję, że będziecie doskonale przygotowani do tego, by przejąć od nas pałeczkę w sztafecie pokoleń i odpowiedzialność za naszą ojczyznę. Życzę wam fascynującej podróży przez studenckie życie. Wykładowcom życzę dalszych sukcesów naukowych i dydaktycznych, a wszystkim pracownikom i przyjaciołom SGH satysfakcji i dumy z przynależności do wyjątkowej społeczności akademickiej. Z wyrazami szacunku Tomasz Grodzki, marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Bardzo pięknie dziękujemy. A teraz uprzejmie proszę panią Justynę Orłowską, pełnomocnika prezesa Rady Ministrów do spraw GovTech i pełnomocnika ministra edukacji i nauki do spraw transformacji cyfrowej, o odczytanie listu od pana profesora Przemysława Czarnka, ministra edukacji i nauki. Zapraszam. Szalenie miło mi dzisiaj tutaj być, bo tak jak wspomniał pan rektor, jestem oczywiście absolwentką Szkoły Głównej Handlowej, ale także kilkanaście lat temu tutaj pod batutą właśnie Tomka Chynka, naszego tutaj chórmistrza, także miałam przyjemność rozpoczynać rok akademicki, więc... Warszawa 12 października 2022 roku. Magnificencje. Drodzy studenci i pracownicy Szkoły Głównej Handlowej oraz członkowie społeczności SGH, szanowni państwo. Dziś progi Szkoły Głównej Handlowej przekracza kolejne pokolenie studentów. Najbliższe lata spędzą poznając tajniki procesów gospodarczych, ćwicząc kompetencje przedsiębiorcze i wymieniając się doświadczeniami z rówieśnikami z całego świata. Pod okiem profesorów i całej kadry naukowej zdobędą umiejętności niezbędne do tego, by w przyszłości stać się filarami rozwoju gospodarczego naszego kraju. Podobnie jak czyniło to już ponad 100 pokoleń absolwentów SGH. Sięgając głębiej do historii, dzisiejsza inauguracja roku akademickiego pokrywa się z 530. rocznicą odkrycia Ameryki przez Krzysztofa Kolumba. W polskiej tradycji Kolumbami nazywało się młodych ludzi, którzy działalnością literacką, naukową czy gospodarczą służyli ponad podziałami swoim społecznościom i swojemu krajowi w czasie najcięższej próby. Dzięki nim, w tym wielu absolwentom tej uczelni, dziś możemy mierzyć się z zupełnie innymi wyzwaniami. Nie mam jednak wątpliwości, że i tym razem rola społeczności SGH w sprostaniu im będzie nie do przecenienia. Przedsiębiorczość, kreatywność i zaangażowanie to cechy, które od zawsze wyróżniały społeczność SGH. Już niedługo jednak zyska ona kolejną misję przekazania tych umiejętności już nie kilku, ale kilkuset tysiącom młodych ludzi, a to za sprawą wprowadzenia do szkół w całej Polsce przedmiotu biznes i zarządzanie. Pragnę wyrazić serdeczne podziękowania dla rektora Wachowiaka oraz pracowników SGH za współtworzenie tej epokowej reformy, która pozwoli młodzieży szkolnej poznawać zasady pracy projektowej, praktyki biznesowej czy zarządzania. Zapraszam również do dalszej współpracy przy tworzeniu kształtu reformy. Cieszy mnie to, że jednym głosem mówi tu nauka i biznes. Podmioty publiczne i prywatne oraz zwolennicy każdej z bardzo wielu szkół ekonomii. Wspólnie
nie mam wątpliwości, uda nam się osiągnąć ten ambitny cel dostarczenia naszej gospodarce kadr pozwalających wykorzystać w pełni jej potencjał. Tylko w ten sposób będziemy w stanie budować społeczeństwo zdolne do sprostania wyzwaniom przyszłości i świadome własnej wartości i godności. Tego życzę nie tylko Państwu, ale i nam wszystkim w rozpoczynającym się roku akademickim. Mam nadzieję i jestem pewien, że przyniesie on liczne sukcesy studentom, absolwentom, pracownikom naukowym i innym członkom społeczności Szkoły Głównej Handlowej. Z wyrazami szacunku podpisano Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki. Dziękuję. Bardzo pięknie dziękujemy. Bardzo mi miło zaprosić teraz panią Renatę Kaznowską, zastępcę prezydenta miasta stołecznego Warszawy i poprosić o odczytanie listu prezydenta miasta stołecznego Warszawy, pana Rafała Trzaskowskiego. Bardzo proszę. Jego magnificencjo rektorze, szanowne grono akademickie, drodzy państwo, przede wszystkim studenci, a nade wszystko studenci roku pierwszego, pozwolę sobie za chwileczkę list pana prezydenta przekazać na ręce pana rektora. Drodzy państwo, ja przede wszystkim życzę wszystkim dobrego roku akademickiego. To w tych trudnych czasach jakże proste, a jakże niepewne. Więc tego życzę przede wszystkim. Niech to będzie dobry rok akademicki. Życzę państwu satysfakcji z wyzwań tych dydaktycznych, naukowych, badawczych. A wam, drodzy studenci, przede wszystkim gratuluję, że tutaj jesteście na jednej z najlepszych polskich uczelni. Trzeba było wykazać się olbrzymią wiedzą, ale myślę również determinacją, aby dołączyć do tej znakomitej rodziny SGH. Bardzo serdecznie wam tego gratuluję i jestem dumna, że Warszawa ma tak znakomitą uczelnię. Jesteśmy z tego bardzo dumni. Co roku do rodziny SGH dołącza bardzo wielu studentów spoza Warszawy. Witam was, kochani, bardzo serdecznie w mieście stołecznym Warszawa. Warszawa to miasto akademickie, wspaniałe miasto do studiowania, do pracy i do życia. Życzę wam, aby miasto stołeczne Warszawa przez najbliższe 5 lat było dla was drugim domem, a kto wie, może dłużej. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Czas teraz, drodzy państwo, na wystąpienie przedstawiciela klubu partnerów SGH. Zapraszam pana Krystiana Kamyka, partnera i dyrektora zarządzającego Kearney. Firma Kearney jest członkiem klubu partnerów od czerwca bieżącego roku. Zapraszam. Wasze magnificencje, szanowni państwo, drogie studentki i studenci, jest mi niezmiernie miło móc przemówić z tego miejsca. Na tej auli jestem pierwszy raz od wielu lat w sumie. W szczególności mówię tutaj zarówno jako absolwent Szkoły Głównej Handlowej, jako dzisiaj partner zarządzający Kearney w Warszawie, ale też jako jeden z przedstawicieli klubu partnerów Szkoły Głównej Handlowej, do którego z dumą wróciliśmy po kilku latach niepotrzebnej przerwy. I zastanawiałem się, o czym mogę powiedzieć, nie mam żadnego listu, więc nie mogę go odczytać, natomiast pomyślałem sobie, że nie wypada mówić o wiedzy, ponieważ jest tak dużo ludzi na tej sali, którzy ją dużo lepiej reprezentują ode mnie, ale chciałbym powiedzieć kilka słów o wartościach, które według mnie Szkoła Główna Handlowa zaszczepia w bardzo unikalny sposób i które dla mnie osobiście przydały się przez lata pracy zawodowej, ale które też widzę wśród absolwentów Szkoły Głównej Handlowej, nieważne czy dzisiaj, czy 5 lat temu, czy 15 lat temu. Te wartości w mojej ocenie to przede wszystkim ciekawość i gotowość zadawania bardzo trudnych pytań. To odpowiedzialność, to przedsiębiorczość i w końcu solidarność. Tą ciekawość wśród studentów i studentek SGH buduje niesamowita i niepowtarzalna kadra, która jest prawdziwą inspiracją i dla mnie również była prawdziwą inspiracją przez lata nauki tutaj.
Odpowiedzialność buduje cały czas unikalny system podejmowania własnych decyzji o tym, co robimy, jakie kierunki wybieramy, czego chcemy się uczyć w szczególności. Przedsiębiorczość to coś, co można zdobywać dzięki niesamowitemu pakietowi stowarzyszeń, kół i innych instytucji, które wokół Szkoły Głównej Handlowej są zgromadzone i pozwalają się angażować w swoje życie. A solidarność to coś, co buduje praca zespołowa czy budowanie relacji na studiach. I myślę, że do tego ostatniego chcę was zachęcić, drodzy studenci i studentki przede wszystkim, bo ludzie, którzy dzisiaj są kolegami z szkolnych czy uczelnianych ławek, za wiele lat cały czas będą przecinać się w waszym życiu biznesowym. Więc nie zapomnijcie o budowaniu relacji już teraz na studiach. A poza tym chciałbym w imieniu całego klubu życzyć wam doskonałego roku akademickiego i powodzenia w 2022-2023 roku. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przed nami uroczysta ceremonia wręczenia medali za zasługi dla Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Bardzo proszę pana profesora Romana Sobieckiego, prorektora do spraw rozwoju, i proszę o poprowadzenie tej części uroczystości. Magnificencje, szanowni państwo, drodzy młodzi przyjaciele, studenci, doktoranci. Jest mi niezmiernie miło ogłosić wszem i wobec, że decyzja kapituły medal za zasługi dla Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie otrzymali pani Grażyna Żebrowska i pan Jerzy Koźmiński. Pan Jerzy Koźmiński jest absolwentem naszej uczelni. Bardzo proszę państwa o wejście po odebranie, a magnificencję pana profesora Piotra Wachowiaka proszę o wręczenie medalu. Serdecznie gratulujemy odznaczonym. Prosimy o brawa i czas na wspólne zdjęcie. Dziękujemy bardzo. Drodzy państwo, znakomici goście, kolejnym punktem naszej dzisiejszej uroczystości jest wręczenie medali Komisji Edukacji Narodowej zasłużonym pracownikom uczelni. Bardzo proszę panią prorektor, profesor Agnieszkę Chłoń-Dominczak o odczytanie decyzji ministra edukacji i nauki, a państwa proszę o powstanie. Szanowni państwo, mam zaszczyt poinformować, że postanowienie ministra edukacji i nauki medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania oznaczeni zostali następujący nauczyciele akademiccy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Pani profesor doktor habilitowana Krystyna Poznańska. Zapraszamy. Pan doktor habilitowany Krzysztof Marczewski, profesor SGH. Pani doktor habilitowana Teresa Pakulska, profesor SGH. Pani doktor Elżbieta Malinowska-Misiąg. I pani doktor Agnieszka Nowak. Zapraszamy państwa tutaj.
Wielkie brawa i gratulacje dla wszystkich odznaczonych. Dziękujemy bardzo. Drodzy Państwo, proszę o powstanie cały czas, ponieważ przed nami Gaudę Mater Polonia. Dziękujemy bardzo. Już za moment, drodzy Państwo, rozpoczniemy niezwykle ważną część naszej uroczystości. Immatrykulację studentów pierwszego roku oraz doktorantów pierwszego roku. Bardzo proszę pana profesora Krzysztofa Kozłowskiego, prorektora do spraw dydaktyki i studentów, o poprowadzenie części uroczystości dotyczącej studentów. Natomiast panią profesor Agnieszkę Chłoń-Dominczak, prorektor do spraw nauki, o poprowadzenie części dotyczącej doktorantów. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, mam niezmierną przyjemność przedstawić Państwu przedstawicieli studentów pierwszego roku Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Mówimy tutaj o osobach, które osiągnęły najlepsze wyniki w rekrutacji na studia. W przypadku studiów pierwszego stopnia są to pan Dawid Krzykawski, pan Michał Buren, pani Natalia Wąsowicz i pan Wojciech Górniewicz. W rekrutacji na studia drugiego stopnia są to pani Wiktoria Cieniuk, pani Natalia Mikuliszyn, pani Katarzyna Zimmerman i pani Justyna Karp. Bardzo będę Państwa prosił o złożenie ślubowania, a Szanowni Państwo, proszę o powstanie. Gotowi? Dobrze. Świadom praw i obowiązków. Słuchajcie, ja też jestem przejęty, ale pokażmy, że jesteśmy z tego dumni. Jeszcze raz. Świadom praw i obowiązków. Studenta Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Biorąc sobie za świadków wszystkich tu zgromadzonych. Ślubuję uroczyście. Sumiennie zdobywać wiedzę i wykorzystywać ją dla dobra ogółu, wytrwale dociekać prawdy i swoją postawą dawać jej świadectwo. Dbać o godność studenta, tradycje i dobre imię.
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. No i można, dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, teraz wręczymy matrykuły studentom pierwszego roku. Będę wyczytywał Państwa po kolei, zapraszam tutaj. I proszę oczywiście magnificencję o przyjęcie ślubowania i wręczenie matrykuł. Zapraszam Pana Dawida Krzykawskiego. Proszę Państwa, wracamy do dawnych tradycji Szkoły Głównej Handlowej i pierwszy raz po wielu latach przerwy studenci studiów pierwszego stopnia i drugiego stopnia otrzymują czapkę studencką SGH. Proszę ją nosić z dumą. Zapraszam pana Michała Burena. Studenci zakładają czapki na głowę od razu. Tak podpowiadam. No już pan może. Zapraszam panią Natalię Wąsowicz. Zapraszam pana Wojciecha Górniewicza. Zapraszam panią Wiktorię Cieniuk. Zapraszam panią Natalię Mikuliszyn. Gratuluję. Proszę. Zapraszam panią Katarzynę Zimmermann. I zapraszam panią Justynę Karp. Z mojej strony bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo i czas na doktorantów. Pani profesor Agnieszka Chłoń-Dominczak, oddaję głos. Szanowni Państwo, z ogromną przyjemnością przedstawiam Państwu przedstawicieli doktorantów pierwszego roku Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Są to magister Ksenia Naranowicz, magister Yang Pingyu, magister Ania Małyszko, magister Bruno Jasic oraz pani magister Marta Brzozowska-Katner. Bardzo proszę wymienionych doktorantów o złożenie ślubowania i mam nadzieję, że od razu pójdzie lepiej, a Państwa o powstanie. Świadom praw i obowiązków. Doktoranta Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Biorąc sobie za świadków wszystkich tu zgromadzonych.
Ślubuję uroczyście. Sumiennie zdobywać wiedzę. I wykorzystywać ją dla dobra ogółu. Wytrwale dociekać prawdy. I swoją postawą dawać jej świadectwo. Przyczyniać się do powiększenia dorobku nauki. Dbać o godność doktoranta, tradycje i dobre imię Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Dziękuję bardzo. Teraz zapraszam do odebrania matrykuł i ślubowania. Pani magister Ksenia Naranowicz. Pan magister Yang Pingyu. Pani magister Anna Małyszko. Pan magister Bruno Jasic. I pani magister Marta Brzozowska-Kapner. Bardzo pięknie dziękujemy. Drodzy Państwo, czas na oficjalne otwarcie roku akademickiego. Bardzo proszę Państwa o powstanie ponownie. Panie rektorze, poprosimy serdecznie o oficjalne otwarcie roku akademickiego 2022-2023. Proszę Państwa, z radością to mówię, dużą, dużą radością. Rok akademicki 2022. Przepraszam, tu źle ktoś mi napisał. To jeszcze raz, bo będzie niedobrze. Słuchajcie, no, to ma być radosna inauguracja, pomyłki się też zdarzają. Jeszcze raz, z dużą radością otwieram rok akademicki 2022-2023 w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Gaudeamus igitur. Dziękujemy bardzo.
Proszę Państwa o zajęcie miejsca, o zabranie głosu. Proszę teraz przedstawicielkę głównych uczestników dzisiejszej uroczystości, czyli studentów. Zapraszam przewodniczącą samorządu studentów SGH, panią Martę Ekner. Wasza Magnificencjo, Wysoki Senacie, szanowne grono profesorskie, czcigodni goście, szanowni Państwo i przede wszystkim drodzy studenci, do których głównie pozwolę sobie skierować moje dzisiejsze słowa. Wzorem moich poprzedników i poprzedniczek pogratuluję Wam dostania się na najlepszą uczelnię ekonomiczną w Polsce. Brzmi poważnie, prawda? Sama pamiętam, jak 2 lata temu byłam na Waszym miejscu i co tu kryć? Byłam tak jak wy lekko przerażona. Nowi ludzie, nowe wyzwania, wielka odpowiedzialność, bo w końcu dostałam się na najlepszą uczelnię ekonomiczną w Polsce. Jak sami wiecie, to ona jest liderem reform edukacyjnych kraju, a jej absolwenci są najbardziej pożądani na rynku pracy. Mnie również szokował i przytłaczał ogrom szans i możliwości, jakie można tu spotkać. Sama bałam się, że nie będę w stanie ich wykorzystać. Byłam bombardowana ze wszystkich stron możliwymi informacjami i wydawało mi się, że tylko ja nie wiem do końca, jaki kierunek wybrać, w jakiej organizacji studenckiej działać, a tym bardziej, kim chciałabym stać się w życiu, co robić dalej. Dziś, stojąc w tym miejscu, mogę Was zapewnić, że studia tutaj, w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, okażą się najlepszym okresem w Waszym życiu, który stworzy naprawdę silne fundamenty pod dalszy rozwój. Ale największym sekretem, oprócz określenia celu, który chcecie osiągnąć, do którego będziecie dążyć, jest uświadomienie sobie, że osiągnięcie celu samego w sobie, bez skupienia się na tej drodze do niego, może spowodować, że jak już ukończycie te studia, jak już uzyskacie ten wymarzony tytuł licencjata czy magistra, będziecie zastanawiali się, co dalej. Będziecie czuli taką pustkę, albo i nawet będziecie czuli się troszkę oszukani. Dlatego, że tutaj w studiach nie chodzi tylko o uzyskanie tego tytułu. Nie powinno być to miarą, która będzie kształtowała te lata. Nie chodzi o życie od osiągnięcia do osiągnięcia, od zaliczenia jednej sesji do zaliczenia drugiej sesji, od zrealizowania jednego projektu do zrealizowania drugiego projektu. W studiowaniu chodzi o doświadczanie, o odkrywanie siebie, swoich zainteresowań naukowych, swoich pasji. Chodzi o wzięcie odpowiedzialności za siebie oraz za otaczające nas otoczenie. Nie bójcie się próbować nowych rzeczy i podejmować nieustanne wyzwania, dlatego że tutaj, na tej uczelni, macie niepowtarzalną możliwość zrobienia tego, czy to dzięki znakomitej kadrze naukowej, czy to dzięki bogatej ofercie kół i organizacji. Zastanówcie się, czy ważne jest to, co będzie Was czekało na końcu tej ścieżki, czy to, czego doświadczycie podczas przebywania tej drogi. Nie bójcie się odpowiedzialności. I tutaj powiem Wam, że ja wierzę, że Wy będziecie dumą SGH, że Wy będziecie dumą Waszych rodziców, Waszych przyjaciół, że Wy będziecie dumni sami z siebie. I ja tego Wam życzę z całego serca. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. A teraz zapraszam przewodniczącą samorządu doktorantów SGH, panią Jolantę Bartoszewską, i też prosimy o kilka słów. Wasze Magnificencje rektorzy, Wysoki Senacie, szanowni dziekani, profesorowie, nauczyciele i pracownicy SGH, dostojni goście, szczególnie absolwenci SGH, a także drodzy studenci i najbliżsi mojemu sercu doktoranci. Czuję się zaszczycona, mogąc tu dzisiaj zwracać się do Państwa, a także do studentów i doktorantów pierwszego roku, którzy podejmują się trudu rozwoju siebie i nauki i od października powiększają naszą rodzinę. Kolejny rok akademicki za nami i kolejny rok akademicki przed nami. Truizmem byłoby stwierdzenie, że przed nami czas wyzwań i ciężkich chwil, ale tak właśnie jest. A więc po co to wszystko? Po co podejmować wysiłek, który czasem wydaje się za duży? Po co bić się z ograniczeniami świata zewnętrznego i naszymi własnymi? Po co tak długo czekać na owoce naszej pracy? Właśnie dla tych owoców. Jesteśmy ambitni, chcemy rozwijać nasze umysły, chcemy rozwijać cudze umysły, chcemy rozwijać naukę, a tym samym gospodarkę i biznes. Rodzina Szkoły Głównej Handlowej odważnie podejmuje te wszystkie wyzwania, aby we współpracy z otoczeniem naukowym, gospodarczym i społecznym pielęgnować pamięć o przeszłości,
na bieżąco dbać o teraźniejszość i wspierać, kształtować przyszły rozwój. Życzę nam wszystkim, tym doświadczonym bardziej i tym doświadczonym trochę mniej, aby nasza praca przyniosła wspaniałe owoce i abyśmy, tak jak dzisiaj i za rok, mogli się tu ponownie spotkać, pokrzepieni odniesionymi sukcesami i pełni nadziei i optymizmu na przyszłość. Wszystkiego najlepszego w nowym roku akademickim. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Zgodnie, drodzy Państwo, z coroczną tradycją przyszedł teraz czas na złożenie gratulacji obecnym tutaj absolwentom Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, którzy świętują w tym roku, uwaga, 50. rocznicę immatrykulacji. O poprowadzenie tej części uroczystości proszę panią profesor Agnieszkę Chłoń-Dominczak. Bardzo dziękuję i gratuluję. To jest szczególny moment i chciałam tutaj zaprosić panią profesor Marię Bieć, która nie wiem, czy jest obecna. Jest, tylko schowała się w innym miejscu trochę. Zapraszamy serdecznie pani profesor. Brawo, brawo. Gratulacje. Panią profesor Violettę Korporowicz-Michowską. Jeszcze pamiątkowe zdjęcie i gratulacje. Pana profesora Marka Bryksa. Gratulujemy. Pana profesora Marka Rockiego, trzykrotnego rektora naszej uczelni. Gratulacje. Oraz pana profesora Cezarego Suszyńskiego. Gratulujemy również serdecznie. Dziękujemy bardzo. Przed nami kolejna ważna uroczystość i część programu. Wręczenie nagród Żagle Biznesu SGH. Z wielką przyjemnością proszę pana profesora Romana Sobieckiego o poprowadzenie tej części uroczystości. Bardzo proszę. Magnificencje, szanowni państwo, drodzy młodzi przyjaciele, studenci i doktoranci. Zwłaszcza to kieruję w kontekście tej nagrody, bo to tak dla was na przyszłość jest to szansa. Z przyjemnością pragnę poinformować, że decyzja o kapituły, zwycięzcami tegorocznej edycji konkursu Żagle Biznesu SGH zostali. Grand Prix konkursu otrzymują dwie firmy. Startup Development House oraz Foodtech AC. Wyróżnienie w kategorii otrzymuje organizacja firma Software Development House. Natomiast wyróżnienie w kategorii CSR otrzymuje firma Foodtech AC, a wyróżnienie w kategorii produktu otrzymuje Instytut Ars Estetyka Spółka z o.o. Wszystkim państwu gratuluję i poproszę o odebranie statuetek. Zapraszam, a pan magnificencję proszę o wręczenie.
Zapraszamy wszystkich do pamiątkowego zdjęcia. Prosimy się pięknie ustawić. A z naszej strony to jest okazja jeszcze raz do oklasków. Dobra, gratulujemy. Żagle biznesu SGH wręczone. Bardzo dziękujemy. Czas, drodzy Państwo, na wcześniej już zapowiadany wykład inauguracyjny teraz. Z wielką przyjemnością zapraszam pana profesora Aleksandra Sulejewicza i proszę o wygłoszenie wykładu pod tytułem Narracyjność ekonomii. Panie profesorze, zapraszam. Pragnę zaprosić Państwa na krótką refleksję. Jeszcze się nie pokazał slajd o narracyjności ekonomii. Pierwszy slajd będzie inspirowany teorią innowacji. I odpowiedź na pytanie jest tak. Narracyjność jest innowacją w ekonomii, zasadniczo w ekonomii głównego nurtu, ponieważ nurty heterodoksyjne zajmowały się, były narracyjne już wcześniej. Myślą, która wydaje się ilustrować dylemat ekonomistów związany z narracyjnością, jest myśl Fryderyka Nietzschego z jego Wiedzy radosnej. Mianowicie, że przed skutkiem wierzy się w inne przyczyny jak po skutku. I wydaje się, że to w jakiejś mierze syntetyzuje nasz dylemat. Mianowicie między racjonalnym przewidywaniem skutków, racjonalnymi modelami, argumentacją, logiką, formalizmem, a interpretacją skutków, czyli tam, gdzie właśnie ja widzę narracyjność, czyli opowieściami o tym, co się zdarzyło, o przyczynach, dobrych powodach podejmowania decyzji, które do tych skutków doprowadziły, spójność, znaczenie. Świat opisywany w narracji jest pełen właśnie opowieści. Przykładem tego, o czym mówię, wizyta głowy państwa of Economics i towarzyszący Elżbiecie II Luis Garicano przekazał potomnym jej wspaniałe pytanie, jak to się stało, że nikt nie zauważył, że nadchodzi kryzys. No i odpowiedź, która nie nadeszła od razu, jak pamiętamy, zawodność kolektywnej wyobraźni wielu bystrych ludzi. Jakaś opowieść, którą albo wierzymy, albo nie wierzymy, ale przeszła do historii jako moment, może nie przełomu, ale na pewno interesującej przemiany w myśleniu o narracyjności. Na taką, oczywiście przemówienie, czy też odpowiedź, czy pytanie pani królowej Elżbiety II nie było przyczyną, ale było symptomem przemyśleń na przykład w organizacji takiej jak Organizacja Współpracy i Rozwoju Gospodarczego i pojawiło się zapotrzebowanie na nową politykę gospodarczą związaną oczywiście z światowym kryzysem finansowym. Zapotrzebowanie na nową teorię ekonomiczną, zapotrzebowanie na nową umowę społeczną, New Social Contract, a również na spajające te wszystkie innowacje narracjami. Być może na nowy paradygmat ekonomiczno-polityczny, takie pojęcie się pojawiło. W samej organizacji OECD pojawiła się inicjatywa Nowe Podejście do Wyzwań Ekonomicznych, NAIC, która powołała grupę doradczą sekretarza generalnego OECD do spraw nowej narracji na temat wzrostu. Tak? Kilkanaście raportów przygotowała ta grupa. Tu możemy rozpoznać kilka,
kilka osób, albo i wszystkie. Z lewej strony slajdu są bardziej ekonomiści ortodoksyjni, z prawej strony bardziej ekonomiści heterodoksyjni i rozpoznajemy popularnych autorów. Pokazuję ten slajd dlatego, że grupa w OECD zaakceptowała dialog pomiędzy różnymi kierunkami ekonomii, zachęcając w ten sposób do pluralizmu, a być może nawet do interdyscyplinarności w analizie polityki gospodarczej. Raport z 2020 roku, którego okładkę widzieliśmy, zawiera kilka idei, które ilustrują tą potrzebę przemiany, a więc jakąś nową koncepcję postępu społecznego i gospodarczego, pojawia się słowo postęp, nowe ramy teorii ekonomicznej i ramy analizy, nowe podejście do polityki gospodarczej i w podsumowaniu na dole widzimy, że ta nowa narracja, nowa ekonomiczna narracja ma zawierać co najmniej 4 opowieści. Tak? Opowieść o wzroście, mimo że sam projekt jest więcej niż wzrost, beyond growth. Story of inclusion, czyli jak opowiedzieć o tym, żeby ten rozwój był inkluzywny. Nową umowę społeczną i wreszcie nowy idealizm. Te przemyślenia są istotne dlatego, że jak tutaj widzimy post-keynesistę, a więc ekonomistę heterodoksyjnego Keynesa, jemu się wydaje, że taki przełom w ekonomii raczej przyjdzie w organizacjach takich jak OECD, raczej niż w wydziałach akademickich, ponieważ ekonomiści neoklasyczni zawsze mogą się wycofać do swoich modeli, jeżeli świat nie zgadza się z tymi modelami. Ekonomiści odpowiedzieli na ten zarzut znanego ekonomisty i jakie było ich myślenie i jest nadal. Mianowicie podstawą, punktem wyjścia jest niepewność, nazywana fundamentalną albo radykalną, co w zasadzie niektórzy sądzą, że uniemożliwia, a na pewno utrudnia modelowanie ekonomiczne. Narracje pojawiają się w tym nowym dyskursie, niektórzy by powiedzieli, jako nowe dane w analizie empirycznej, jako nowe narzędzie analizy i jako nowy pryzmat analizy, pewien poziom analizy systemu społeczno-gospodarczego. Czyli sugeruje to, że każdy z nas, jeżeli chce się zająć narracyjnością, może sobie ustalić poziom radykalizmu w odrzucaniu tradycyjnego myślenia ekonomicznego i zaakceptowania narracyjności. Sam ten jeden slajd wypełniłby cały nasz wykład. Pokazuję go tylko dlatego, że w sumie różne rodzaje niepewności społecznej, epistemicznej czy ontologicznej powodują, że reprezentacja przyszłości w postaci wyczerpującej listy poznawalnych dzisiaj skutków jest w zasadzie niemożliwa. Tak, i w związku z czym modele są zastępowane narracjami, ponieważ narracje pozwalają nam jakoś uporać się z tą niepewnością, której nie można skalkulować, nie można wyliczyć i w ten sposób mieć jakąś nową podstawę do podejmowania decyzji. Ekonomia, tutaj prawda, nie będziemy mieli czasu na dogłębne przejrzenie. Pierwszą ekonomia behawioralna w zasadzie traktuje narrację jako błąd. Tak, to są jakieś teorie, które są skrótowe, uproszczone, niepoparte intersubiektywnie sprawdzalnymi rzeczami i w związku z czym należy unikać narracji. Ale pojawiają się inni, którzy mówią, jak to, jeżeli ludzie podejmują decyzje, wierząc w jakieś narracje, rozpowszechniając je i ufając im, to znaczy mają jakąś użyteczność narracyjną, inaczej by tego nie takiej decyzji nie podejmowali.
Ogólnie rzecz biorąc, ekonomia behawioralna podbudowuje makroekonomiczną analizę narracyjną, której główną postacią jest Schiller, który bada częstość pojawiania się słów, zwrotów, wyrażeń, które mają jego zdaniem odpowiadać za to, że ludzie postępują właśnie w sposób, który pozwala im kierować się jakimiś ideami zawartymi w tych słowach. I wreszcie trzecie, czyli bardziej zaawansowana druga narracyjna ekonomia, to jest taka, która traktuje narrację jako pewne narzędzie. I za chwilkę zobaczymy slajd ilustrujący tą z artykułu Schillera i Snowera. I wreszcie trzeci poziom, najbardziej radykalny, no to jest taki, w którym narracje stanowią o pewnym systemie, czy poziomie systemu społeczno-ekonomicznego. Ale nadal w głównym nurcie mamy taką sytuację, że innowacje, nowatorstwo są źródłem niestabilności, a niestabilność jest źródłem niepewności, a niepewność jest matką wszystkich narracji. Narracje nie byłyby potrzebne, gdyby można było prześledzić racjonalnie wszystkie. Jak wygląda narracja? Narracja to jest reprezentacja zdarzeń lub sekwencji zdarzeń, prawdziwych lub fikcyjnych, zakomunikowana przez narratora jego odbiorcom. Tak, zawiera i oczywiście definicje. Ekonomiści nie definiują narracji bardzo precyzyjnie. Zapożyczają z narratologii, z humanistyki, stają się ekonomistami interdyscyplinarnymi. Dlaczego? Mamy tu do czynienia z trudnością akceptacji narracji. Dlaczego? No ponieważ ekonomiści mają swoją własną metodę, która jest formalizmem, modelowaniem. No jest the queen of the social science. George Stigler, noblista z ekonomii, mówił kiedyś na zebraniu American Economic Association, że jakiś jego kolega politolog zadał mu pytanie, jak to się dzieje, że tylko ekonomiści dostają Nobla, a politolodzy na przykład nie. Jak to wy dostajecie? Tylko z literatury. I my tak sądzimy, ponieważ sądzimy, że są artykuły The Superiority of Economists, tak? Czyli sądzimy, że jesteśmy królową nauk społecznych. Ale filozofowie wylewają na nas zimną wodę i w modelu nauki, który akceptujemy spontanicznie, mamy model ekonomiczny i mamy jakiś element weryfikacji, mówiąc bardzo nieprecyzyjnie, ze światem, z rzeczywistością. Taki model bez autora, bez kontekstu jest modelem początku XX wieku, ale nadal jest często praktykowany, zwłaszcza w podręcznikach ekonomii. W związku z czym Uskali Maki, którego widzieliśmy na poprzednim slajdzie, filozof ekonomii z Helsinek, wzbogacił ten model o takie elementy jak agenta, czyli ekonomistę, o cel modelowania, o odbiorców modelowania i konteksty. I właśnie w te konteksty i w ten model można wprowadzić tę innowację, którą wam teraz prezentuję po raz pierwszy, mianowicie narracyjność. No gdzie ten narracyjność? A mianowicie narracyjność to jest po prostu nowy rodzaj danych, który analizuje ekonomista. Narracje, słowa, wyrazy językowe są nowymi liczbami, którymi się ekonomista teraz zajmuje. Schiller, drugi od prawej, akceptuje definicje narracyjności wzięte z narratologii i twierdzi, że narracje mają ogromne znaczenie, jedne mniej, drugie więcej, zwłaszcza te, które są rozprzestrzeniają się szybko jak epidemie. No? I właśnie tych epidemii on szuka, ponieważ one mają szansę skutkować
znacznymi zmianami. I prezentuję wiele takich grafik, które w zasadzie analizują częstość pojawiania się jakichś wyrazów. Co ma oznaczać wpływ tych wypowiedzi na decyzje agentów. No i przyznaję, tu akurat mamy częstość pojawiania się słowa Zeus i słowa Marks i no, z ulgą witamy potwierdzone ilościową analizą ekonomistów, że Zeus jest większym zagrożeniem dla naszego życia niż Marks. Sam Schiller nie interesuje się mikroekonomią powstawania narracji. Tym się zajmują jego koledzy z ekonomii behawioralnej i jak powiedzieliśmy na początku, podstawową tezą ekonomii behawioralnej jest błąd narracyjny. Błąd narracyjny tak, polega na tym, że no to jest w sumie najczęściej nieświadome działanie teoretyzujące, które upraszcza obserwacje i dostrzega przyczynowości tam, gdzie jej nie ma i błędnie w związku z czym pozwala nam wnioskować. W związku z czym należy unikać myślenia, prawda, takiego, które nazwał Kahneman i razem oni myśleniem szybkim, prawda. W związku z czym jednak jest szansa na to, żeby narracje służyły dobrym celom. W jaki sposób? No, pośrodku mamy cel. No, trzeba opowiadać dobrą narrację. Tak? Czyli wypowiedzi z czasów kryzysu, światowego kryzysu finansowego, ponieważ modele nie sprawdzają się i nie dają dobrych podstaw do decydowania, to trzeba mieć dobrą narrację i trzeba znowu te opowieści, te skrypty głosić w taki sposób, żeby te opowieści, the stories, były znowu wiarygodne. Czyli ekonomia narracyjna traktująca narrację jako dane. Jest również dalszy wniosek, dalszy model, w którym narracje są narzędziem badania. I tutaj takim najbardziej znanym artykułem jest artykuł Akerlofa i Snowera, który opisuje historię Rosji radzieckiej. W jaki sposób? No, opowiada o narracjach, które towarzyszyły początkowi, a potem upadkowi Związku Radzieckiego. I ważne dla Akerlofa jest nie tyle to, czy jego historia jest wierna, tylko jakie są konkluzje dla ekonomii współczesnej, no i podkreślenie roli narracji takiej, jakiej, że narracje odgrywają rolę w rozumieniu otoczenia, które jest konstruowane przez graczy. Ekonomiści patrzą na świat tak, jak on był niezależny od nich. On nie jest od nich niezależny, ponieważ oni sami go tworzą narracjami, a aktorzy, których badamy, też wierzą w różne narracje. Więc narracja jako narzędzie i wreszcie ostatni element to będzie narracja jako i zakończę podsumowując. Narracje są sposobem radzenia sobie z niepewnością, sposobem organizacji oczekiwań. Badania narracji i modeli są komplementarne. Nie jest tak, że narracje wypychają modelowanie albo odwrotnie. Techniczne z literatury, którą pominąłem, że na przykład narracje są alternatywą dla hipotezy racjonalnych oczekiwań. Zawodność modelowania, którą widzieliśmy na okładce, podobną zawodność możemy obserwować w kwestii narracji. Poprzednie narracje też doprowadziły do kryzysów, czyli nie rozwiązały. I wreszcie narracje zachęcają do interdyscyplinarności, tak? Czyli narracyjność ekonomii jest innowacją i moje skromne, krótkie zaproszenie może dać jakąś chwilę refleksji. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo. Wykład inauguracyjny pod tytułem Narracyjność ekonomii wygłosił profesor Aleksander Sulejewicz. Jeszcze raz bardzo dziękujemy. Drodzy Państwo, teraz przed nami część artystyczna dzisiejszej uroczystości. Koncert harfowy w wykonaniu pani Julii Monkiewicz. To teraz kilka słów na temat tej niezwykle interesującej artystki. Pani Julia naukę gry na harfie rozpoczęła w wieku 6 lat. Jest absolwentką Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie na Wydziale Instrumentalnym w klasie harfy. Wielokrotnie koncertowała z wybitnymi orkiestrami oraz podejmowała liczne współprace muzyczne, m.in. Symfonia Juventus, Filharmonia w Jeleniej Górze, Teatr Wielkiej Opera Narodowa, Płocka Orkiestra Symfoniczna czy Teatr Muzyczny w Lublinie. Uczestniczyła w trasie koncertowej Ostr autentycznie. Współpracuje z Heroes Orchestra, nagrała również płytę z muzyką do gry komputerowej. Jest laureatką konkursów solowych i kameralnych, m.in. Międzynarodowego Konkursu Duetów z Harfą w Cieszynie oraz Ogólnopolskiego Internetowego Konkursu Harfowego. Aktywnie prowadzi działalność pedagogiczną. Dysponuje szerokim repertuarem, w tym autorskimi aranżacjami utworów rozrywkowych. Dzisiaj specjalnie dla Państwa wykona dwa utwory. Michał Glinka, The Lark, From a Farewell to St. Petersburg oraz Paula Crestona, Rhapsody for Harp Solo, Olympia Opus 94. Przed Państwem Julia Monkiewicz. Zapraszam.
Julia Monkiewicz zabrała nas w przepiękną podróż muzyczną, nieprawdaż? Potwierdzimy to jeszcze raz zaklaskami. Dziękujemy pani Julia. Zapraszamy. Dziękujemy bardzo. I właśnie ta krótka, ale jakże piękna część artystyczna naszego dzisiejszego spotkania kończy powoli tę właśnie uroczystość z okazji inauguracji roku akademickiego 2022-2023. Czas na zamknięcie dzisiejszej uroczystości. Panie rektorze, bardzo proszę czynić swoją powinność. Proszę państwa, nie wiem, czy na końcu jeszcze proszę usiąść, ja stoję. Nie wiem, czy na końcu uroczystości może nawitać, ale trzeba przywitać naszego przyjaciela, pana dyrektora Radosława Jasińskiego z Fundacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Witamy serdecznie i przepraszam, bardzo przepraszam. Natomiast proszę państwa, chciałem bardzo podziękować państwu za uroczystość. Też podziękować panu rektorowi Baranowi, który jest odpowiedzialny i opiekuje się tą częścią artystyczną naszych uroczystości. Zawsze tutaj wymieniam zdanie z panem rektorem i pan rektor mi poleca znakomite osoby. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję również mojemu wspaniałemu chórowi pod dyrekcją pana doktora Tomasza Chymka. Dziękuję pani redaktor Konarski, która z nami jest zawsze. Cała przyjemność po mojej stronie. Dziękuję bardzo. No i bardzo dziękuję, proszę państwa, wszystkim osobom, które przyczyniły się do tej dzisiejszej uroczystości, a szczególnie panu Mateuszowi Małysce. Bardzo dziękuję, bo on był liderem całego zespołu. Nie wiem, gdzie jest pan Mateusz, ale duże brawa dla pana Mateusza. Co prawda mam napisane, że zamykam uroczyste posiedzenie Senatu SGH z okazji inauguracji w roku akademickim 2021-2022, ale tym razem się nie pomylę. Ale za czym zamknę, proszę państwa, to chciałbym jeszcze raz wspomnieć, że w tym roku obchodzimy setną rocznicę wyboru profesora naszej uczelni Stanisława Wojciechowskiego na urząd prezydenta RP. Serdecznie państwa zapraszam do odwiedzenia wystawy, którą z tej okazji otworzyliśmy dziś wspólnie z panią marszałek Małgorzatą Kidawą-Błońską. Wystawa jest w auli spadochronowej, jest też wspaniały samochód, którym prawdopodobnie podróżował pan prezydent. Również, proszę państwa, zapraszam wszystkich serdecznie na poczęstunek na parterze w naszym bistro, a też zachęcam, proszę państwa, do wpisywania się do naszej księgi SGH. Będziemy bardzo zobowiązani. Przedłużyłem o 10 minut, ale patrzę na moje drogie panie rektorki, panów rektorów, mój kolega z mojej ulubionej uczelni AWF podnosi rękę tak i daje tak znak, to znaczy, że wszystko ok, czyli mogę liczyć, że rektorzy przyjdą za rok też na inaugurację. Wobec tego dziękuję państwu bardzo, a jeszcze chciałem podziękować panu profesorowi Sulejewiczowi za bardzo interesujący wykład. Dziękuję ci bardzo. No i wszystkim państwu z całego serca dziękuję. I proszę państwa, zamykam uroczyste posiedzenie Senatu SGH z okazji inauguracji roku akademickiego
2022-2023. Niech nam w tym nowym roku się darzy wszystkiego, wszystkiego, co najlepsze z głębi serca. Dziękuję Państwu serdecznie.